Pan Bóg mówił Izajasza: moje myśli nie są waszymi myślami, moje drogi nie są waszymi drogami. To znaczy, że Bóg widzi ten świat, całą naszą rzeczywistość zupełnie inaczej niż my. Nam się wydaje, że jest tak, jak my to postrzegamy, dalibyśmy się za to wręcz poćwiartować, że przecież mam oczy, przecież mam rozum. Jest tak. A może być zupełnie inaczej. Dzieje apostolskie mówią o tym w taki sposób, że apostołowie, którzy zostali uwięzieni, są pod kluczem. Teraz Sanhedryn, który zbiera się po to, żeby ich osądzić, są przekonani, święcie przekonani, że apostołowie są w więzieniu. Kiedy żołnierze przychodzą, żeby ich przyprowadzić przez Sanhedryn, okazuje się, że zupełnie inaczej, że bramy są starannie pozamykane, wszystko jest na swoim miejscu, ale więzienie jest puste. Apostołowie nie są w więzieniu, a są w świątyni i głoszą Słowo Boże. Jak to się mogło stać? Przecież mogliby sobie dać rękę odciąć, że przecież jest właśnie tak, jak myśleli, że wszystko mają pod kontrolą, wszystko jest tak, jak oni planują, a jest zupełnie inaczej. Dlaczego? Dlatego, że jest interwencja Boża, która zupełnie zmienia tą historię. I teraz apostołowie sami tego doświadczyli, że jest inaczej, że można na tę samą rzeczywistość patrzeć zupełnie inaczej, przeżywać ją zupełnie inaczej. Kiedy są w wieczerniku, są pełni oni bojaźni przed tymi, którzy mogą ich zabić, które są zaraz za drzwiami, są zamknięci od wewnątrz. Potem dają się zamknąć od zewnątrz tym, którzy na nich czyhali. Są w więzieniu. To już nie jest to, co było w wieczerniku, jest sytuacja dokładnie odwrotna, ale też oni nie mają lęku. Wręcz przeciwnie. Kto ma ten lęk? Ci, którzy wydaje im się, że rzeczy mają władzę w swoim rękach. Sanhedryn, żołnierze, którzy idą po apostołów. Jest powiedziane, że przychodzą, przyprowadzają przez Sanhedryn, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował. Ci żołnierze, którzy są uzbrojeni, oni mają lęk przed czymś, co nie nastąpiło. Bynajmniej apostołowie, by ich lud nie napuszczali, nie prowokowali do ukamienowania żołnierzy. Wręcz przeciwnie, że przecież głoszą dobrą nowinę, która polega na tym, że daj się temu żołnierzowi poprowadzić tam, gdzie nie chcesz. Domagają się od ciebie 1000 kroków, iść 2000. Każą ich przyprowadzić, idą. Żyją kazaniem na górze i do tego też stymulują tych, którzy ich słuchają. A więc bynajmniej nie do odwetu, nie do nienawiści, nie do kamienowania. Apostołowie nie mają lęku w sobie. Dają się prowadzić. Wiedzą, że ich historię prowadzi Bóg. I to jest właśnie to, że potem nawet zostaną poprowadzeni na ukamienowanie. Przecież wkrótce będziemy słyszeć to też, będzie ukamienowany Szczepan. On będzie kamienowany, a nie będzie miał lęku. Będzie głosił dobrą nowinę z całą mocą, z całą ostrością, z całym radykalizmem. Posypią się na jego głowie kamienie i zostanie zabity. Pan Bóg go nie uratuje od śmierci. Będzie pierwszym męczennikiem Kościoła. Ale lęku miał nie będzie. To jest to, co czyni Chrystus w życiu człowieka. Kiedy Chrystus ukazuje się apostołom, kobietom po zmartwychwstaniu, mówi: idźcie, powiedzcie apostołom i tak dalej. Wy się nie bójcie.
wy się nie bójcie. Mają jakiś lęk, ale Chrystus im ten lęk zabiera. Wy się nie bójcie, niech boją się inni, zrzućcie ten lęk z siebie. Bać się będzie świat. Chrystus dzisiaj z Nikodemem kontynuuje tą rozmowę, ale słyszeliśmy wczoraj, że mówi o tym, że będzie wywyższony, będzie ukrzyżowany i mówi to bez lęku, mówi to z całą otwartością, mówi to zaraz na początku swojego przepowiadania, swojej misji publicznej. Wie, co go czeka, ale nie ma lęku. Owszem, ten lęk przyjdzie, jest człowiekiem, tuż przed śmiercią przyjdzie Getsemani, ale ten lęk również poprzez modlitwę zostanie przezwyciężony, że Chrystus pójdzie przed Piłata, będzie świadczył przed nim w sposób dobrowolny, pójdzie na krzyż. Święty Jan powie, on wziął krzyż. Nie, że krzyż został na niego wrzucony, nie, że został obarczony krzyżem, ale on to dobrowolnie bierze. Wydaje się, że wyrok wydają ludzie, ale tak naprawdę on samodzielnie, neutralnie bierze ten krzyż na siebie, bo chce, bo nie ma lęku, bo wie, że Ojciec tego od niego pragnie. My żyjemy w świecie też, który jest tym światłem, tym światem bez światłości, tym światem, który odrzucając Boga wszedł w ciemność, a więc i wszedł w lęk potworny. Ludzie się wszystkiego dzisiaj boją. Jeśli nie ma Boga, pozostaje tylko lęk. Po grzechu człowiek zaczyna się lękać. W raju pierwsze, co człowiek odrzuca, to Boga. Co się w nim rodzi, to lęk. Przestraszyłem się, bo jestem nagi. To, co miało być dla niego źródłem radości, szczęścia, pokoju, staje się dla niego lękiem. Boi się Boga, boi się swojego Stwórcy. To jest grzech i skutki grzechu, które w nas są. Dlatego Chrystus przychodzi dzisiaj ze swoim słowem, mówiąc o tym, że przychodzi na świat, żeby ten świat zbawić. Przychodzi jako światło. Każdy, kto zbliża się do światła, nie ma lęku. Nie lęka się, że nawet jego uczynki zostaną wyjawione. Dzisiaj tyle ludzie grzeszą, ale boją się, żeby ten grzech nie wyszedł na zewnątrz. To jest w każdym z nas. To są te haki, które posiada się na polityków, wyciąga się w odpowiednim momencie. Tych haków boją się inni, próbują je zaczarować, zneutralizować, przerzucić na innych. My jako chrześcijanie, kiedy zbliżymy się do światła, możemy widzieć, jak nasze życie wygląda rzeczywiście. Nie musimy się nawet tego bawić. Jestem grzesznikiem, popełniłem te grzechy, ale nie muszę się tego bać. Staję wobec Chrystusa, tego, który przychodzi, żeby mnie zbawić, żeby mi ten lęk wziąć tę przyczynę lęku, czyli mój grzech. Święty Robert, założyciel Kartuzów, na łożu śmierci wobec braci spowiada się publicznie z całego swojego życia. Nie lęka się. Wyjawia to przed ludźmi, staje w szczerości przede wszystkim wobec Pana Boga, do którego idzie. Święty Augustyn pisze wyznania, wielki biskup, nie boi się, że te grzechy, które opisuje jego życie, które było bez Boga, że to go pogrąży. Wręcz przeciwnie, daje świadectwo i wiele ludzi to świadectwo przyciąga do Pana Boga, który jest światłością. Ten człowiek, który może szczerze mówić o sobie, o swoich grzechach, jest kimś, kto lęki przezwyciężył. Czego ma się jeszcze bać? Co może ukryć? Słowo przychodzi jako światło. Słowo przychodzi, żeby nam zabrać lęk. Mogę stanąć przed Chrystusem. Może nie mam tej odwagi jak święty Robert, jak święty Augustyn, ale mogę i powinien mieć tę odwagę, żeby stanąć sam na sam z Chrystusem wobec tego światła, wyznać Mu moją ciemność, mój grzech, mój lęk, po to, żeby przyjąć Jego światło, żeby On zamieszkał we mnie, żeby chodzić Jego drogami, które są drogami światłości.